Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was po raz kolejny na moim kanale. Ja jestem Natalia i jeśli jesteście na moim kanale jakimś trafem po raz pierwszy, to serdecznie Was zachęcam do tego, żebyście kliknęli oczywiście subskrybuj i zostali ze mną na dłużej. A dzisiaj, moi drodzy, na początek rozwiązanie konkursu. Dokładnie tyle wydaliśmy na zakupy. Ostatnie zakupy, które mogliście zobaczyć w poprzednim filmiku na YouTubie, na moim kanale. I w komentarzach prosiłam Was o to, że jeśli chcecie wygrać dowolnego e-booka z naszej strony, żebyście spróbowali oszacować, ile za zakupy zapłaciliśmy. I osobą, która była najbliżej tej prawidłowej odpowiedzi, była dokładnie ta osoba, taką podała kwotę. Więc gratuluję Ci wygranej, gratuluję Ci tego, że potrafisz w tak dobry sposób szacować, ile pieniędzy można wydać w supermarkecie za dane konkretne zakupy. I proszę Cię, napisz do mnie wiadomość prywatną na Instagramie albo napisz do mnie tutaj maila na ten adres i napisz od razu, jakiego e-booka chciałabyś wybrać z naszej strony jako nagrodę w tym konkursie. I dziękuję wszystkim osobom, które wzięły udział w tym konkursie. Postaram się robić je częściej, bo widzę, że Wam się to bardzo spodobało. A teraz przechodzimy już bezpośrednio do tematu odcinka. Ostatnio na moim Instagramie, kiedy robiłam Q&A, swoją drogą bardzo serdecznie Was tam zapraszam, padło pytanie, czy w momencie, kiedy biegamy, to schudniemy. W dzisiejszym filmiku pokażę Wam moje spojrzenie na tematykę biegania i odchudzania poprzez samo bieganie i czy w ogóle bieganie ma sens, jeśli chodzi o redukcję tkanki tłuszczowej. A więc zacznijmy sobie od tego, że żeby zredukować tkankę tłuszczową, żeby po prostu schudnąć, trzeba wytworzyć deficyt energetyczny. A deficyt energetyczny możemy wytworzyć na dwa sposoby. Pierwszy sposób to zmniejszenie podaży kalorii, czyli po prostu jemy mniej kilokalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie, nasze zero energetyczne przy obecnej aktywności. Drugi sposób, jak możemy ten deficyt wytworzyć, to po prostu zwiększenie aktywności fizycznej. Najlepiej moim zdaniem jest po prostu zrobić te dwie rzeczy naraz, bo wtedy mamy najlepsze efekty i one najszybciej są dla nas widoczne. Co też powoduje, że to nas trochę bardziej nakręca, jeśli widzimy nasze własne efekty i powoduje, że chcemy po prostu robić to dalej, dalej i dalej i się po prostu tak szybko nie poddamy. Dlatego, kiedy mamy taką sytuację, że po prostu ktoś chce zacząć biegać, żeby schudnąć, to on stawia w 100% na ten drugi sposób. Więc taka osoba, która zakładam, że wcześniej nic nie robiła, więc jej tryb życia był głównie trybem życia siedzącym, nagle wstaje z kanapy, ona chce schudnąć i idzie biegać. I to jest bardzo popularne. Tego też nas uczą seriale czy filmy, ponieważ często jest taki schemat, że ktoś chce schudnąć, a druga będzie codziennie biegać. I ja nie uważam, że to jest zły sposób, ale można to zrobić lepiej. Bieganie samo w sobie, jeśli ktoś wcześniej nic nie robił, no może być kontuzjogenne i może też powodować coś takiego, że kiedy wcześniej nic nie robiliśmy, pójdziemy biegać i nagle się okazuje, że nie mamy w ogóle kondycji. Nagle się okazuje, że jesteśmy w stanie przebiec maksymalnie kilometr, jesteśmy tak zasapani, tak zadyszani, że po prostu dalej musimy już iść, albo po prostu w ogóle nawet wracamy do domu. I potem jesteśmy tak zajechani, nasze nogi są tak zmęczone, nasz układ nerwowy jest tak zmęczony, że przez całą resztę dnia leżymy na kanapie, bo przecież już byliśmy biegać. I ja uważam, że każda aktywność jest lepsza niż całkowity jej brak, więc żebyście mnie też nie zrozumieli źle. Fajnie jest, jeśli cokolwiek ze sobą robimy, natomiast jeśli chcecie, żeby te Wasze efekty były, żebyście mogli je jakkolwiek zobaczyć, jakkolwiek zmierzyć, to ja Was zachęcam do tego, żeby tą aktywność fizyczną swoją zwiększyć, ale też warto pamiętać o tym, żeby uciąć tych kalorii trochę z Waszego zapotrzebowania. I ja tutaj nie mówię o deficytach, w szczególności u kobiet, rzędu 500 kilokalorii, bo to spowoduje efekt odwrotny w dłuższej perspektywie czasowej. Natomiast zachęcam Was do tego, żeby uciąć na początek z Waszego dziennego zapotrzebowania, z Waszego zera kalorycznego 150 czy 200 kilokalorii. Do tego dorzućcie większą aktywność fizyczną, na przykład w postaci biegania, jeśli tak bardzo chcecie biegać, chociaż uważam, że to trochę lepsze sposoby, zaraz Wam o tym opowiem. I to spowoduje, że będziecie mieć super efekty, jeśli po prostu te dwie rzeczy złożycie w całość. Natomiast jeśli chodzi o bieganie, to dużo osób sobie stawia takie ambitne cele, a wcześniej nie robili nic. I to się po prostu szybko odbija nam czkawką i takie nieprzygotowanie do wysiłku fizycznego często powoduje kontuzjami, zbyt szybkim zniechęceniem się, takim totalnym zajechaniem, bo jeśli ktoś na przykład wcześniej nic nie robił, a teraz nagle planuje, że będzie biegał 7 razy w tygodniu albo 5 razy w tygodniu, to może się nagle okazać, że po prostu to przerosło jego możliwości i takie osoby bardzo mocno i bardzo szybko się będą frustrować, więc zamiast takiego rzucania się na głęboką wodę, lepiej robić to metodą małych kroczków i po prostu planować sobie takie cele łatwiejsze dla nas do zrealizowania na samym początku, czyli po prostu, jeśli nie biegaliście wcześniej w ogóle, to na początek postawcie sobie, że przebiegniecie sobie 15 minut. Więc nie patrzcie na początku, jakie macie tempo, ile kilometrów przebiegliście, nie porównujcie się do innych, absolutnie. Tylko po prostu stawiajcie sobie takie cele, które są realne i możliwe do osiągnięcia dla Was. Czyli po prostu pierwszego dnia biegacie przez 15 minut, drugiego dnia biegacie przez 20 minut, następny Wasz trening biegowy to jest 25 minut i tak dalej. I w momencie, kiedy ta Wasza kondycja
ta wasza wydolność będzie się poprawiać, będziecie mogli po prostu sobie te cele ustawiać coraz wyższe. Natomiast ja was zawsze zachęcam do tego, żeby taki trening właśnie cardio czy trening aerobowy łączyć z treningiem siłowym, ponieważ jeśli będziemy tylko biegać na bieżni, jeśli będziemy tylko jeździć rowerem, to będziemy spalać te kilokalorie jak najbardziej. Dlatego jeśli utniemy właśnie nasze kalorie z naszego zapotrzebowania i w ten sposób również będziemy tworzyć deficyt energetyczny, to faktycznie te efekty będą. Ale trening cardio, trening aerobowy nie da nam tego benefitu, który daje nam trening siłowy, czyli nie da nam tego ujędrnienia naszych mięśni. Więc może się okazać, że ta wasza sylwetka będzie szczupła, ale wygląd waszego ciała i jędrność waszych mięśni będzie pozostawiał sporo do życzenia i nagle okaże się, że ta wasza sylwetka, ta jędrność, poziom masy mięśniowej pozostawia według was sporo do życzenia i po prostu ta sylwetka wam się nie do końca podoba. Dlatego ja was zachęcam do tego, żeby ten trening siłowy mądrze wpleść w wasze życie. I na początek, jeśli nic nie robiliście, to postawcie na 3 treningi siłowe, treningi FBW, ponieważ one są lepszym rozwiązaniem, czyli treningi całego ciała, ponieważ one są lepszym rozwiązaniem dla osób początkujących, ponieważ każdą partię mięśniową trenujecie 3 razy w tygodniu. Jeśli byśmy postawili na trening siłowy split, czyli dzielony, no to każdą partię mięśniową przepracowaliby się tylko raz w tygodniu. Dlatego FBW, trening Full Body Workout, dla początkujących jest idealnym rozwiązaniem, uważam, że najlepszym. I do tego wpletcie sobie właśnie mądrze, tak żeby się nie zajechać na samym początku, nie zniechęcić, właśnie trening aerobowy albo trening cardio. Więc wtedy macie i poprawę swojej kondycji, i poprawę wydolności, i pracujecie właśnie nad masą mięśniową, nad jędrnością waszej sylwetki i do tego po prostu generujecie deficyt właśnie poprzez treningi aerobowe, treningi cardio, czy treningi siłowe i do tego ucinacie właśnie kilokalorie z waszego dziennego zapotrzebowania i to wam da, uważam, najlepsze efekty, najlepsze rezultaty, ale często się też może okazać, że to będzie w pewnym momencie za mało do tego, żeby generować deficyt energetyczny, który będzie pozwalał wam na redukowanie tkanki tłuszczowej. Dlatego ważne jest, żeby skupić się na nicie, czyli tej aktywności fizycznej, niezwiązanej właśnie z żadnym treningiem, czyli ani z bieganiem, ani z treningiem siłowym. Czyli to jest taka spontaniczna aktywność fizyczna, która trafia nam się, powiedzmy, gdzieś tam w międzyczasie w ciągu naszego dnia. Bo zobaczcie, doba ma 24 godziny. Zakładamy, że 8 z tych godzin śpimy, czyli 16 godzin zostaje nam na takie, powiedzmy, aktywności fizyczne, nasze obowiązki, pracę, rozrywkę i tak dalej. Mamy 16 godzin do rozdysponowania. I załóżmy, że trening siłowy trwa godzinę. To jest godzina z naszego całego dnia. Godzina z 16 godzin, które jesteśmy na nogach i to jest naprawdę czasem za mało, jeśli przez pozostałe 16 godzin siedzimy. Mam pracę siedzącą, potem w domu mam obowiązki takie, że musimy też siedzieć przy komputerze, rozwiązujemy z dziećmi jakieś zadania, czy po prostu spędzamy czas ze znajomymi oglądając telewizję, czy grając tam jakieś gry na PlayStation i tak dalej i cały czas siedzimy, to ta godzina w ciągu dnia to jest zdecydowanie za mało, bo przez tą godzinę też nie przypalimy za dużo kilokalorii. Dlatego ja was zachęcam, żeby oprócz tego, że robimy treningi siłowe, oprócz tego, że dbamy o trening cardio czy trening aerobowy, to zadbajcie również o to, żeby w waszym życiu ten NEAT, ta aktywność spontaniczna była na wysokim poziomie. Czyli po prostu, jeśli macie możliwość, jedziecie do sklepu na zakupy, to starajcie się zaparkować na samym końcu parkingu. Już nawet zrobienie tych parunastu, parudziesięciu kroków więcej w takiej perspektywie miesięcznej czy nawet rocznej da wam dużo więcej przypalonych kilokalorii i podkreśli to waszą aktywność fizyczną, niż gdybyście parkowali przy samym wejściu do sklepu. Kolejną rzeczą to, żebyście wybierali schody normalne, zamiast schodów ruchomych czy windy. To też w takim globalnym ujęciu pozwoli wam przypalić dużo więcej kilokalorii i podkręcić ten NEAT. Tak samo wszelkie aktywności domowe, typu sprzątanie, jakieś odkurzanie, mycie okien, mycie podłóg i tak dalej, to też wszystko składa się na NEAT, czyli taką spontaniczną aktywność fizyczną, która po prostu pozwala nam w ciągu dnia przypalić dużo więcej kilokalorii niż trening aerobowy, trening cardio czy trening siłowy, które gdzieś tam w ciągu tygodnia się pojawiają. Także na to zwróćcie uwagę, żeby starać się gdzieś tam wyłapywać te momenty, w których możemy gdzieś tam trochę więcej tej aktywności do naszego życia wrzucić. Na przykład, jeśli rozmawiacie przez telefon i wasza praca polega na tym, że siedzicie na słuchawce cały czas, to co jakiś czas wstańcie i po prostu rozmawiajcie przez telefon, chodząc po pomieszczeniu i też zobaczycie, ile w stanie jesteście wtedy kroków zrobić. To też podkręci właśnie waszą aktywność fizyczną, tą spontaniczną. To też przełoży się na to, że będzie wam dużo łatwiej i przyjemniej prowadzić tą redukcję, ponieważ te kalorie tak naprawdę będą spalać się gdzieś w międzyczasie, tak naprawdę
same, jeśli sobie wyrobicie takie nawyki, że właśnie wchodzicie schodami, nie wjeżdżacie windą czy schodami ruchomymi, że parkujecie na końcu parkingu, że na zakupy, jeśli macie możliwość, jedziecie na piechotę, że jak jest ładna pogoda, nawet sobie wyjdziecie zrobić parę kroków gdzieś na zewnątrz, że weźmiecie sobie, pójdziecie na rower, na jakieś rolki, jak jest ładna pogoda i tak dalej, że szukacie tej aktywności fizycznej gdzieś podświadomie, to też Wam da taki efekt, że po prostu ta Wasza redukcja będzie tak płynnie przychodzić i bez większych problemów i ta waga będzie cały czas spadać i te efekty również będą się pojawiać. Do tego, jeśli zobaczycie odpowiednią podaż kilokalorii w Waszej diecie i będziecie na tym deficycie energetycznym wytworzonym również poprzez mniejsze spożycie kilokalorii, do tego złożycie trening aerobowy albo trening cardio i trening siłowy, do tego, żeby te Wasze mięśnie wyglądały lepiej, do tego, żeby Wasza sylwetka była jędrna i taka kształtna, to zobaczycie, że pokochacie ten styl życia, bo zobaczycie, jakie benefity za tym idą. A tak naprawdę to są takie małe rzeczy, małe elementy takiego naszego dnia codziennego, które możemy gdzieś tam zmodyfikować, które nie są wcale jakimś takim dużym wyzwaniem dla nas, tylko po prostu trzeba się tym skupić i musimy po prostu rzeczy gdzieś tam zauważyć w naszym życiu, je wyłapać, trochę zmodernizować, żeby dorzucić trochę tej aktywności i zobaczycie, że to przyniesie Wam niesamowicie fajne efekty. I to, moi drodzy, byłoby na tyle. Mam nadzieję, że coś z tego filmiku wyciągnęliście dla siebie. Jeśli tak, dajcie mi koniecznie znać w komentarzu. Ja zapraszam Was również na mojego Instagrama, tutaj Wam się wyświetli. Tam jestem na co dzień, tam też minimalnie raz w tygodniu robię Q&A, więc zawsze, jeśli macie jakieś pytania niecierpiące zwłoki, na które chcecie, żebym odpowiedziała, to też śmiało możecie je tam zadawać. A my widzimy się w niedzielę o godzinie 9:30. Ja się teraz już z Wami żegnam. Do zobaczenia, pa, pa!